Siemaneczko, z tej strony Veir i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Kirisa Mega Furumori po dość krótkiej, o dziwo, przerwie. Nagrywam ten odcinek z nowego urządzenia, bo zmieniłem mikrofon, więc mam nadzieję, że mój głos jest tutaj na plus i że jest lepiej niż było, niżeli gorzej. Niestety będziecie musieli się przyzwyczaić. To jest rower oficera Mochizuki. Być może on jest pod świątynią. Być może. Ukradnijmy mu rower. To jest rower oficera Mochizuki, którym on jeździ, kiedy jest na patrolu. On jest już troszeczkę styrany. Okej. Zatem chodźmy na górę. Ile ludzi. Powiedziałem wam, w tym kamieniu było pęknięcie, którego rano tam nie było. I właśnie dlatego myśleliśmy, że może to zrobił ktoś, kto odpowiada za festiwal. Ta, musimy odnaleźć, kto to zrobił. Ogarnijcie się. I właśnie dlatego starszyzna zawsze jest taka podejrzana. A więc jak właściwie ten strażak został skrzywdzony? Nie możemy pozwolić, żeby ludzie bawili się w polowanie na wiedźmy. Więc rozmawialiśmy o tym, że tak naprawdę każdy z nas jest odpowiedzialny. I wtedy zaczęliśmy się kłócić. No więc czy ktoś się przyznał? Nie, oczywiście, że nie. Nikt się nie przyznał. I właśnie dlatego zaczęliśmy mówić, że to nie ma znaczenia, kto to zrobił. Nie, nie możecie tego tak po prostu olać. I to właśnie dlatego zaczęliście się kłócić. Wy durnie, wy nawet nie boicie się lasu. Strażnik przepadł, a kamień pękł. To jest coś, czego musimy się obawiać. Bogowie, ratujcie nas. Bogowie. A więc tutaj była kłótnia. Cieszę się, że się skończyła. To brzmiało trochę strasznie. Wykrzyknik. Och, to ty. No cześć. Rozumiem, a więc to się wydarzyło. Przepraszam, że nie byłem w archiwum. Jestem pewien, że Miyako znowu robiła problemy. Ha? Czy Kotaro się z tobą nie skontaktował? Och, racja. Ale telefony od Kotaro to zawsze jest po prostu cisza. Chociaż myślałem, że telefon w godzinach otwarcia był trochę podejrzany. Zaczekaj. Jeżeli to nie była Miyako, to gdzie ona jest? Czy Miko znowu zginęła? Ta, zginęła. Jeżeli ją odnajdziesz, czy dasz mi znać? Tak, oczywiście. Jej. Och, racja. Teraz mogę rozejrzeć się dookoła tej świątyni. Masz zamiar rozejrzeć się dookoła świątyni? Dokładnie. Właściwie. Tutaj powinny być zdjęcia mojej rodziny. Rozumiem. To świetnie. Ale teraz wszyscy są troszeczkę poddenerwowani, więc powinnaś uważać. A główne wejście do świątyni powinno być teraz zamknięte. Och, czyżby? To co ja mam zrobić? No cóż, teraz nikt nie jest właścicielem tej świątyni. Mieszkańcy pilnują klucza na zmianę. Teraz, czyja była kolej w tym miesiącu? Nie pamiętam, który mieszkaniec ma klucz. Zobaczę to później i dam ci znać. Naprawdę? Dziękuję. Jestem pewna, że oficer Mochizuki jest bardzo zajęty staniem w tym miejscu, więc powinnam zapytać mieszkańców również. Okej. Au, to boli! To jest tylko małe zadrapanie. Nie płacz z powodu dezynfekatora. To ty jesteś szalony, że wzywasz mnie z powodu rany, która wyleczyłaby się sama. Bądź miły, dobra? I właśnie dlatego nazywają cię kaczką.
Dlaczego ty... Ha! O, powiedziałem ci, żebyś był miły. Okej. Okay. Cześć. To jest okropne. Oczywiście, że wiem, jak bardzo ważna jest historia tej wioski. I myślę, że większość mieszkańców naprawdę w to wierzy. Ale starszyzna jest jeszcze bardziej przerażona. Młodzi ludzie oraz członkowie rady zawsze mawiają: przesadzacie. Ale mówienie tego starszyźnie nie przynosi niczego dobrego. Oni nigdy nie słuchają. I właśnie dlatego nie możemy się po prostu przyznać i powiedzieć: to ja to zrobiłem. Jeżeli to zrobię, oni mnie kompletnie zostracizują, cokolwiek to znaczy. Ludzie z wioski są straszni również, ale to, co przeraża mnie najbardziej... Och, klucz. Kto właściwie go ma w tym miesiącu? Aha. Super, pomogłeś. To schodzi. Schodzi. A kiedy to zrobi, ona zabiera dzieci z powrotem do swojego żołądka. On coś mówi sam do siebie. Ludzie nawet nie mogą tam wchodzić, więc kto właściwie to zrobił? Ja naprawdę nie sądzę, że to mogło sobie pęknąć tak naturalnie. Ale ja również nie myślę, że to mogło pęknąć z powodu osoby. Mam na myśli, ten kamień pękł na wylot. To jest trochę straszne. Masz może klucz? Cześć. Słyszałem, że tutejsze święte kamienie świecą w trakcie deszczu, deszczowych nocy. Ale ta wioska nigdy nie organizuje festiwali w trakcie deszczu. Mieszkańcy rzadko kiedy w ogóle wychodzą z domu w deszczowe dni. Wątpię, by ktokolwiek widział, jak one świecą. A teraz jeszcze pękło. Nic takiego się nigdy przedtem nie wydarzyło. Okej. Okay. Och, klucz do głównego budynku. Nie wiem. Nie używałem go dzisiaj. W tej wiosce tutaj jest bardzo straszna opowieść o deszczowych dniach. Ta świątynia istnieje, żeby chronić wioskę przed tym terrorem. Większość młodzieniaszków nie wie, ale w deszczowe dni dawno temu wielu ludzi... Nie. Wiesz co? Dam sobie spokój. Samo mówienie o tym mnie przeraża. Ale niektórzy młodzi ludzie myślą, że to wydarzyło się wieki temu. Typowe. Dzisiejsza młodzież niczego się nie boi. Klucz do głównego budynku? Zaczekaj. A dlaczego ty w ogóle tego szukasz? W każdym razie, nie wiem. Nie potrzebowałem go dzisiaj, więc nie wiem. Aha. Naprawdę mi pomogłeś. Dziękuję. Czyli co, mamy wrócić do archiwum? Bo chyba nic innego nam tak naprawdę nie pozostało. Ej, ty, stoisz w innym miejscu. Podejrzane. Przy okazji, wyglądasz jakoś bardziej radośnie. Naprawdę. Ach, to sprawia, że czuję się znacznie lepiej. Od tego poranku cały czas napotykam tylko zrzędzących dorosłych. No cóż, takie życie dorosłego. To mnie przestraszyło. Czy to był mój pager? Co ty robisz? Och, to może być od Koutaro. Wracaj do archiwum. Zastanawiam się, czy coś się stało. Przynieś też przekąski. Słucham? Przekąski? On wysyła dość dziwne wiadomości. Ale wysłał mi wiadomość. Powinnam mu odpisać.
Potrzebuję telefonu, żeby odpowiedzieć. Myślę, że był w tamtą stronę. Okej. Zatem chodźmy. To jest stara budka telefoniczna. Wygląda, jakby miała się zaraz rozpaść. W porządku. Powinnam odpowiedzieć na tę wiadomość. Na początek wyślę okej. I powinnam zapytać, słodkie czy ostre? W porządku. Wyślę mu to. Ja osobiście preferuję ostre, ale połączenie słodkiego z ostrym też jest całkiem spoko. Teraz, kiedy odpowie, będę wiedziała, jakie kupić mu przekąski. Czyli co, idziemy po snaki do sklepu. Och, dostałam odpowiedź. Słodkie. Wow, a więc on lubi słodkie rzeczy. Ale jako, że dostałam odpowiedź, mogę kupić mu przekąski kiedykolwiek zechcę. W sensie, zawsze mogłaś kupić losowe i liczyć na to, że mu posmakują, ale okej. Suit yourself. Cześć. Witaj. Halo? O mój. Mi. Czy to ty? Ha? Minęło tak wiele czasu. Tak się cieszę, że zdrowo wyglądasz. Ale przepraszam. Muszę iść do kliniki. Och, gdzie ja właściwie szłam? Och, szłaś do kliniki. Och, racja. Dziękuję. Och, mi. Minęło tak wiele czasu. Zabiorę cię do kliniki. Och, mi. Jesteś taka słodka. W takim razie chodźmy. Okej. Chodźmy zaprowadzić babcię do lekarza, zanim się zgubi. O! Ale czy ty jesteś pewna, że chcesz ze mną iść? Dziewczyna w twoim wieku wolałaby się raczej pobawić gdzieś indziej, czyż nie? Ona tym razem myśli, że jestem dzieckiem. Zawsze tak myślała. Oczywiście, nie ma problemu. No cóż, jeżeli chcesz się pobawić, to możesz to najpierw zrobić. Babcia może pobawić się z tobą również, jeżeli chcesz. Możemy pobawić się w chowanego, połowić rybki, albo cokolwiek. Wszystko jedno. Jesteś taka miła. Kiedy będę chciała się pobawić, natychmiast do ciebie przyjdę. Proszę, zrób to. Nie musimy się śpieszyć. Okej. Chodźmy do kliniki. O mój Boże, pierwszy raz widzimy ten budynek od środka. A więc to dlatego przyprowadziłaś tutaj tę starszą panią? Ty sam jesteś stary. Ona naprawdę zaczyna gubić rozum. Ona nawet nie musi, ale przychodzi tutaj codziennie. Och, rozumiem. Nadal, jeżeli się zgubi, to będzie mój problem. O mój, ale urocza młoda dama. Och, nie rób tak. To ona cię tutaj przyprowadziła. Ach, racja, racja, zrobiła to. Dziękuję. Dam ci trochę cukiereczków w zamian, ale nie zapomnij się podzielić. Zdobyliśmy trochę niebieskich, twardych cukierków. Wow, są takie piękne, dziękuję. Te cukierki są tego samego koloru, co kamienie, które kiedyś wydobywano w tej wiosce.
Och, świecące kamienie. Dokładnie. Ty naprawdę wiesz wiele jak na dziewczynę w tym wieku. Ale nie próbuj ich jeść. Po prostu trzymaj je blisko siebie. Nie powinnaś też zbyt długo na nie patrzeć. Nie zapomnij o tym. Proszę pani, po prostu pozwól tej dziewczynie wrócić do domu. Och, przepraszam. Wyglądasz tak bardzo jak mi, że ja... Nie ma problemu. W takim razie wracam do domu. W porządku, dziękuję. Ty wyglądasz lepiej niż wczoraj. Jakie masz dzisiaj plany? Odnalazłam miejsce powiązane z moim tatą. Chciałabym się tam udać. Czyżby? Nie musisz się tak śpieszyć. Chociaż może to lepsze niż siedzenie w tym archiwum. Też tak uważam. Och, racja. Czy wiesz może, kto ma teraz klucz do świątyni? Nie, nie wiem. Och, no dobrze. Zatem wracajmy do domu. Nie kupiłam żadnych snaków, ale dostałam trochę cukierków. One naprawdę są piękne. Cukierek również się liczy jako przekąska. Myślę, że Kotaro je zje. Teraz to by było zabawne, gdyby wśród tych cukierków znajdował się ten niebieski kamień. Wróciłam tutaj tak szybko, jak to możliwe. Jestem pewna, że wszyscy czekają. Okej. Okay. Hello. Home sweet home. Nie ma to jak w domu. To nie jest nasz dom, ale nieważne. Ta zagubiona dziewczyna bezpiecznie wróciła do domu. I otrzymałam twoją wiadomość na moim pagerze, ale... Nie mogłam kupić słodyczy, ale dostałam trochę cukierków. Czy one ci wystarczą? Nie? Och, nie chciałeś cukierków. O czym ty mówisz? Ha? Ale napisałeś mi, żebym... Tam pisało, wróć do archiwum, prawda? Miko, a więc to ty byłaś w archiwum. To ja wysłałam ci tę wiadomość na pager. Ha? Opiekun nawet nie wie, jak się go używa. Więc wysłałam to jako przykład, kiedy go uczyłam. A więc to dlatego robiłeś taką dziwną minę. W takim razie, Miko, czy potrzebujesz czegoś ode mnie? Nie bardzo. Ja tylko zastanawiałam się, gdzie ty właściwie byłaś. Och, Miko, chcesz trochę słodyczy? Dlaczego ty i ten opiekun nie zjecie ich sami? No i sobie poszła. Co ty robiłaś w wiosce od wczoraj? Och, racja. Ja szukałam informacji o moich rodzicach na zewnątrz archiwum. Nie rób niczego, co sprawi, że wyróżnisz się z tłumu. Nie planowałam niczego takiego. Nie mogę pozwolić, żeby twoja obecność roznosiła plotki. Ty zajmujesz się tym miejscem, prawda? Czy wiesz może coś o moich rodzicach? Nie wiem.
Mam takie wrażenie, że ty mi nie ufasz. Nie rozumiem, dlaczego ty wszystkiego mi bronisz, nie dając mi powodu. Jestem pewna, że tego nie chcesz, ale chciałabym, żebyś mi powiedział dlaczego. Wykrzyknik. Powiedziałam nie. Miko, z kim ona się kłóci? Miyako, ty znowu opuszczasz zajęcia. No dalej, wracajmy. Nie. Hej, czy wiesz może dlaczego nie pasujesz do tej szkoły? Twoi koledzy z klasy mówią mi, że ty zawsze mówisz dziwne rzeczy. Słyszę głosy. Nie chcę iść w tę stronę. Czy ty mi próbujesz powiedzieć, że widzisz duchy albo coś? Myślę, że dzieci przechodzą po prostu przez takie fazy, kiedy dorastają. Ale powinnaś przestać zachowywać się dziwnie i spróbować dopasować się do reszty dzieci. Dlaczego muszę słuchać takich rzeczy od własnego nauczyciela? Nie obchodzi mnie, czy będę ich przyjaciółką, czy nie. W takim razie musisz się naprawdę dobrze uczyć, żeby dostać się do szkoły w mieście. To jest tylko kolejny powód, żebyś wróciła do szkoły. A może wolisz, żeby dzieci w szkole dalej traktowały cię jak dziwną dziewczynę? Ale niemiły. Ty jesteś ze szkoły, prawda? Ty jesteś trochę niemiły. Shiori. To ty, z wczoraj. Rozumiem. A więc ty i Miyako się znacie. Miyako, gimnazjalistka, nie powinna mieć takich starszych koleżanek jak ona. Zaczekaj. Ty nawet nie jesteś z tej wioski, prawda? O, Koutaro. Ty nadal jesteś opiekunem tego miejsca. Ty nadal jesteś tutaj opiekunem. Rozumiem. A więc ty nadal nic nie mówisz. Miyako. Ja nie chcę, żeby to miejsce miało na ciebie zły wpływ. To nie będzie tylko szkoła. Ty nie będziesz pasowała nigdzie w wiosce Azakawa. No i? I co z tego? Ty naprawdę nie rozumiesz. Jeżeli komuś takiemu jak ty stanie się krzywda w tej wiosce, nikt ci nie pomoże. Oni cię zostawią. Będziesz traktowana jak obca do końca swojego życia. Zupełnie tak jak ten opiekun. Co? Czy teraz rozumiesz, Miyako? Więc przestań. Och, Miyako. Czekaj. Co tu się dzieje? Oficer Mochizuki! Co się dzieje? Mam naprawdę złe przeczucie. Och, przepraszam. Ja jestem praktykującym nauczycielem w szkole Miyako. Przyszedłem tutaj po nią. Wy wszyscy, przestańcie. Dlaczego musicie kręcić się dookoła mnie jak jakieś pijawki? Nie rozumiem. Dlaczego nie możecie zostawić mnie w spokoju? No cóż. Miko. Miyako. Hej, Koutaro. Co ty próbujesz zrobić?
Jestem pewna, że martwisz się o Miko, ale nie możesz jej po prostu zmuszać. Słucham? To nie ma nawet z tobą nic wspólnego. Kotaro, ty rozumiesz, prawda? Ona musi stawić czoła rzeczywistości i dorosnąć, zanim będzie za późno. Przepraszam, ty jesteś tym nowym nauczycielem, prawda? Tak. Dostałem wytyczne od rodziców Miyako. Oni powiedzieli mi, żebym zabrał ją do domu, jak tylko ją odnajdę. Jej rodzice ci to powiedzieli? Dokładnie. A ty, jako nowy nauczyciel, na pewno jesteś bardzo zajęty. Ja się tym zajmę. Czy możesz przekazać informacje szkole? W porządku. Rozumiem. Och, racja. Hej, ty. Tak? Nie powinnaś za bardzo mieszać się w sprawy tej wioski. Już i tak krążą plotki, że zabrałaś Ayuko na zewnątrz. Przepraszam. Nie mogłam po prostu stać i obserwować. Musiałam coś powiedzieć. Nie ma sprawy. Nie martw się o to. Ja również nie mogłem siedzieć cicho. Po zobaczeniu, jak ten nauczyciel się zachowuje. To on powodował wam problemy. Nie, nie ma sprawy. I ty również próbowałeś nam pomóc, Kotaro. Dziękuję. W każdym razie, wygląda na to, że sytuacja się uspokoiła, ale... Wygląda na to, że Miyako znowu uciekła. Wątpię, że ona mnie posłucha. W takim razie, to ja jej poszukam. Nie chcę jej tak zostawiać. Dziękuję. Wiem, że również masz sporo na głowie. Trzecie piętro na balkonie. Rozumiem. Dziękuję, Kotaro. Okej. Myślę, że to by było na tyle na ten odcinek z Kirisamega Furumori. Dzięki wielkie za obejrzenie i mam nadzieję, że mój nowy głos jest w miarę podobny do starego, ale nadal jest lepszy niż poprzednio, bo jak nie, to będzie trochę przykre. Dzięki wielkie za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach z Kirisamega Furumori oraz nadchodzącego Pocket Mirror. Trzymajcie się, cześć!